To nie są może jakieś wielkie kwoty, nie są to pieniądze na przebudowy remis, nie są to pieniądze na wozy strażackie, ale są to właśnie pieniądze na sprzęt, którego celem jest ratowanie życia. Doposażenie jednostki OSP Bielice, dodatkowy sprzęt usprawni działania, mające na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i nie tylko. Zwiększy to poziom bezpieczeństwa na terenie całej gminy Bielice. Bardzo dziękujemy. Chciałbym już zaznaczyć, że od początku współpracy z panem Darkiem na teren naszego powiatu pyleckiego udało się pozyskać ponad 310 tysięcy. W ramach tych środków udało się zakupić m.in. dron, który był wykorzystywany do poszukiwania osób, które uciekły właśnie z miejsca przestępstw. Kwota 40 tysięcy. Pan mówi, że to nie jest taka wielka. Na nasze warunki, warunki gminne to są kolosalne pieniądze, które na pewno nie bylibyśmy w stanie na taki sprzęt sobie pozwolić. Chcieliśmy przeznaczyć tutaj dla pana Dariusza Matyckiego takie skromne podziękowanie za to, że pan się do tego przyczynił, że tu wespół z Przemkiem, żeście to skoordynowali i nam przyznali te środki. Czekaliśmy troszkę, ale kto co się odlecze, to nie uciecze. Tak, jak to mówię.